Kontynuujemy nasz przegląd zadań z poprzednich etapów Olimpiady Matematycznej Juniorów. To jest drugi etap w 2023 roku. Kolejne zadanie, czwarte i piąte. No, zadanie czwarte wygląda w ten sposób. Mamy równoległowo KBCD, w którym bok AB jest większy od boku AD. W związku z tym ten równoległobok tak wygląda. No i mamy dwa punkty X oraz Y, które są różne od punktu B i leżą na półprostej BD, czyli na tej półprostej, tak? I mamy sytuację taką, że CX równa się CB, a Y równa się AB. No i trzeba udowodnić, że w takim razie DX równa się DY. Będziemy od razu, jeśli sobie zaznaczymy odcinki równej długości, no to oczywiście DC i AB mają tę samą długość, no ale z warunków zadania wynika, że tę samą długość ma również AY. No i CB i DA mają tę samą długość, ale z warunków zadania wynika również, że CX ma tę samą długość. No więc w trójkącie DXC mamy dwa boki równe odpowiednim bokom w trójkącie YAD. No i aż prosi się, ponieważ mamy udowodnić, że trzeci bok tego trójkąta i trzeci bok tego trójkąta są także równe, no aż prosi się, żeby spróbować wykazać, że to są trójkąty przystające, to znaczy, że kąt pomiędzy DC i CX jest równy kątowi pomiędzy YA i AD. Wtedy z cechy przystawania bok, kąt, bok będziemy mieli przystawanie tych trójkątów i równość tych odpowiednich boków. No więc jak można do tego podejść? No trzeba zobaczyć, gdzie tutaj są kąty równe, tak? Jeżeli weźmiemy sobie kąt alfa tutaj, no to ponieważ ten trójkąt jest równoramienny YAB, no to kąt alfa pojawia się również tutaj. No i on pojawia się także tutaj ze względu na kąty w przypadku dwóch prostych równoległych przeciętych trzecią prostą. No, z tych samych powodów ten kąt tu XBC i ten kąt tu ADB są też sobie równe. No, ale ponieważ ten z konstrukcji ten trójkąt CXB jest równoramienny, to kąt beta pojawia się również tutaj. No i teraz ponieważ kąt beta jest kątem zewnętrznym trójkąta YDA, no to możemy napisać, że kąt beta równa się miara kątu kąta beta równa się sumie kątów alfa i delta, a stąd delta to jest beta minus alfa. No i podobnie tutaj beta jest kątem zewnętrznym trójkąta DXC, więc beta, miara kąta beta jest sumą miar kątów alfa i epsilon. No, stąd wynika, że epsilon to jest beta minus alfa. No, a to już stąd wynika, ponieważ prawe strony są równe, że kąt epsilon równa się kątowi delta, to znaczy, że te dwa trójkąty mają nie tylko dwa boki równe, ale też kąt pomiędzy nimi jest taki sam. Są to zatem trójkąty przystające i w związku z tym odpowiednio ich trzeci bok YD w każdym z tych trójkątów i DX, te boki są sobie równe. Kolejne zadanie wyglądało w ten sposób. Mamy tabelę, możemy wpisywać do tej tabeli liczby 1 lub 2. Następnie w wierszach liczymy sumy, w kolumnach liczymy iloczyny. Są 4 wiersze i 4 kolumny, czyli w sumie razem 8 wyników i trzeba udowodnić, że pewne dwa z tych 8 wyników muszą się powtarzać, muszą być sobie równe. No więc, jeżeli sobie napiszemy
rozpiszemy, jakie są możliwości w wierszu i w kolumnie, no to mogą to być 4 jedynki, 3 jedynki, 1 dwójka, 2 jedynki, 2 dwójki, 1 jedynka i 3 dwójki oraz 3, 4 dwójki. Kolejność tutaj nie gra roli, bo i mnożenie, i dodawanie są przemienne. No więc wtedy tak, sumy będą wyglądać w ten sposób, iloczyny będą wyglądać w ten sposób w kolumnach, więc mamy możliwych wyników 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 16, tak? W sumie 8 możliwych wyników. No, wydaje się, że w związku z tym mogłoby być tak, że się nie będą powtarzać, no ale jeżeli żadne z nich się nie mają powtarzać, no to wśród tych 8 musi być też wynik mnożenia równy 1. Tu jest, zauważcie, wynik mnożenia, tak? I wynik mnożenia równy 16, bo to też jest tutaj wynik mnożenia. Jeżeli tak, to musi być kolumna z samych jedynek i musi być kolumna z samych dwójek. A jeżeli tak, nie może być wiersza z samych jedynek i nie może być wiersza z samych dwójek, bo w tym wierszu musi się pojawić miejsce na jedynkę z kolumny, prawda? A zatem mamy 3 możliwości, jeśli chodzi o wiersze. No i sumy są też 3, 5, 6 i 7. Jeżeli mamy 4 wiersze, a 3 możliwe sumy, no to jedna z tych sum, wartości sum musi się powtarzać. A więc co najmniej dwie z tych 8 otrzymanych wyników na iloczyny i sumy muszą być identyczne. W takim razie założenie, że żadne wartości się nie powtarzają, doprowadziło nas do sprzeczności, a zatem to założenie, że żadne z tych 8 wartości się nie powtarza, nie może być prawdziwe.